Porada miłosno-anielska. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i nowych widzów na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Ja nazywam się Wróżka Loelia i powróżę Państwu dzisiaj z trzech talii. Pierwsza talia to karta Tarota, druga talia to magiczne przesłanie od wróżek i trzecia karta to klucze anielskie. Oczywiście jest to wróżba miłosna. Kochani, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do komentowania i do lajkowania. Również zapraszam Was na wróżby indywidualne. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie do mnie e-maila, że potrzebujecie wróżbę indywidualną. Ja wyślę Wam oczywiście warunki takich wróżb. Wtedy umówimy się na termin, wyślecie mi swoje daty urodzenia i zdjęcia i umówimy się na taką wróżbę indywidualną z kart Tarota, Lenormanda lub z kart cygańskich. Zapraszam serdecznie. I teraz zaczynamy dzisiejszą wróżbę miłosno-anielską. Pierwsza karta to karta Tarota ze złotego Tarota polskiego. As monet. As monet mówi o szansie, o początku czegoś nowego, o szukaniu stabilizacji, o szansie na zbudowanie lub zaczęcie czegoś stabilnego, solidnego, długotrwałego. Na razie jeszcze tutaj widzimy, przyglądacie się temu, myślicie, rozmyślacie, planujecie, ale już powinniście niedługo zrobić jakiś krok odważnie w kierunku Waszej nowej stabilizacji, być może nowa praca, nowy kontrakt, nowy projekt, nowe pomysły. Nowy związek, nowa osoba poznana dla relacji stabilnej, która da Wam tutaj stabilność, bezpieczeństwo, chęć zbudowania czegoś długotrwałego. Karta anielska. Wszystko w porządku. Nie martw się, wszystko działa we właściwy sposób. Czyli wszystko działa we właściwym kierunku. Wszystko w porządku, nie martw się na zapas i nie wyszukuj jakichś problemów, problemików. Wszystko tutaj rozwija się poprawnie. Jeśli szukasz czegoś stabilnego w relacji, w związku, w miłości, wszystko rozwinie się tutaj dobrze i myśl pozytywnie. Pozwól się obdarować. Czyli pozwól się obdarować miłością, uczuciami, pocałunkami, przytuleniem, gestem, podarunkiem. Pozwól obdarować się być może tej osobie, która Ciebie adoruje, kocha. Daj rozwinąć się tutaj czemuś stabilnemu. Pozwól obdarować się tutaj pięknymi emocjami, uczuciami. Otwórz swoje serce. Piękna wróżba. Pełna nowej szansy na zbudowanie czegoś pięknego. Tylko otwórz swoje serce. Otwórz siebie na te piękne emocje, by coś mogło rzeczywiście się pięknie rozwinąć. Tego Wam życzę z całego serca. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.